Cześć, mam na imię Agata, na co dzień prowadzę zajęcia w MOK-u z dzieciakami między 8 a 12 rokiem życia Kinder Dragon, ale także tańczę w Super Dragona. I dlatego dzisiaj już jesteście trochę rozruszani, już parę filmików naszych tanecznych było. Dzisiaj kolejne kroki i skupimy się na hip-hopie, więc hip-hopowe rytmy. Od czego sobie zaczniemy? Bardzo proste kroki, cztery kroki, które będziemy sobie łączyć w jedną taką naszą mini choreografię. Pierwszy krok. Wykop prawą nogą do przodu. Pamiętajcie, żeby stopa była flex, to znaczy, żeby ona była zadarta do nas. Nie robimy puent, nie robimy paluszków na dół. Raz i odstawiamy, dwa do boku, lewa noga. Czyli prawa, dostaw, odstaw lewą. I to samo zrobimy na lewą stronę, czyli będziemy mieli raz i dwa. I na lewą to samo, czyli wykop, dostaw i odstaw. W rytmie to będzie 5, 6, 7 i. Raz i dwa, 3 i 4. Raz i dwa. 3 i 4. Możemy sobie dodać rączki, jeżeli chcecie. One są dowolne. Ja proponuję do przodu i do boku, natomiast jeżeli Wam pasują inaczej, możecie sobie też tak zrobić. Rączki. Raz i dwa, 3 i 4. Szeroko. Pamiętajcie, że jeżeli tańczymy hip-hop, to fajnie, jeżeli to było szerokie i niskie. Poprosimy muzykę i z muzyką sobie zrobimy ten począteczek. Raz i dwa, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. Dźwigni. Jeżeli już sobie to zrobimy, czyli skończymy na prawej stronie, to następnie mamy podskoki. Jesteśmy tutaj w tym miejscu. Podskoki też bardzo hip-hopowe, będziemy troszeczkę się skręcać. Jeżeli skończyliśmy na tej stronie, to skręcamy się w moją lewą stronę. Możecie się złapać trochę za spodnie. Raz i dwa, fala od dołu. W momencie, kiedy stopy dotykają podłogi, robimy falę w jedną stronę oraz falę w drugą stronę. Czyli raz i dwa, 3 i 4, 5, 6, 7, 8. Spróbujemy z muzyką pierwszą ósemkę. Pięć, sześć, siedem i raz i dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz i dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest pierwsza ósemka, czyli robimy to wszystko jeden raz. Jak skończyliśmy tutaj na tej stronie, jesteśmy troszeczkę pod skosem. Teraz chcemy się wyprostować, żeby wstać z powrotem prosto do widowni, bądź kamerki naszej. Będziemy wykonywać ruch prawą nogą, zaczynamy od prawej nogi i lewej ręki. Raz. Pamiętajcie, żeby cały ruch szedł z centrum. Czyli centrum się zgina, dzięki temu podnosimy nogę i skłaniamy lewą rękę. Tak będziemy robić na przemian. To znaczy, to jest raz, na drugą stronę. Dwa, 3 i 4 będziemy robić tą samą nogą, czyli podwójnie. Raz, dwa, 3 i 4. Z tego miejsca, jak jesteśmy pod skosem, chcemy przejść do przodu. I robimy raz, dwa, 3 i 4. I wtedy stoimy już prosto. Spróbujemy ósemkę i naszą czwórkę razem. Raz i dwa, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3 i 4. Okay. I ostatni element będzie obrót. Więc jak skończyliśmy w tym miejscu, hop, hop, robimy obrót. W taki sposób, że najpierw krzyżujemy nasze nogi. Prawa idzie z przodu, a lewa do tyłu, na zewnątrz obie i znowu krzyżujemy. Ok? Czyli jak skończyliśmy tutaj, hop, hop, będzie 5 i 6. I teraz nogi, skoro prawa jest z przodu, pozwalają się obrócić tylko w jedną stronę. Więc robimy obrót 7 i 8. Na 8 jest poza. Możecie zrobić tak, możecie zrobić tak, żeby się wczuć w ten klimat. Ok? Czyli skończyliśmy w tym miejscu. Hop, hop, odkładamy i krzyżujemy od razu nogi tak, żeby prawa była pierwsza. Raz i dwa, 3, 4. Spróbujemy całość, to będą już całe dwie ósemki, w sumie cztery kroki. I tak sobie przetańczymy 2-3 razy do tej muzyki. Ok? I raz i dwa, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3 i 4, raz i 2, 3 i 4, raz i 2, 3 i 4, 5 i 6, raz, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8.
Dragon Mary Puera. Bardzo Wam dziękuję, z dragonowym pozdrowieniem, do zobaczenia, pa!